Halo, witajcie, znowu Ryfek. Witam w kolejnym Rimworld. Boże, jak ja kocham tę grę. Wracamy sobie dzisiaj w planach. Najprawdopodobniej będzie przywołanie tego mecha. A nie mam konsoli łączności. Tamten zdelc rozwalił, co za głąb głupi. Dobra, zróbcie konsolę łączności i jedna ważna rzecz na samym początku. Podobno... A nie, nikomu tego nie zaznaczyłem. Git. Psychit włączamy suchemu, bo ja przy Bigim to chyba ustawiłem po prostu. Ale psychit włączamy suchemu, żeby suchy miał ustawione, żeby co parę tam dni brał sobie jajo. I tak dalej, bo on to jajo po prostu lubi. Dobra, lecimy sobie tutaj dalej. Jedna rzecz też zanim zaczniemy walkę. Suchy, przenieś proszę tą stal i ja bym cię chciał poprosić, abyś palnął jakiegoś mechanoida za pomocą granatu EMP. Czy granaty EMP paraliżują również nasze roboty? Tak. O, dobra. Ile to ogłuszenie trwa? 20 sekund? Tu mega dużo. No dobra, czyli muszę uważać, gdzie te granaty EMP rzeczywiście będę rzucał, no bo to równie dobrze może moje roboty rozwalić, a nie tylko tego diabolusa, którego będę chciał przywołać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ktoś mi też napisał, że ja bym po prostu kolejny mechlink najlepiej komuś wszczepił, zamiast budować kolejne węzły przepustowości. Ale ja nie wiem, skąd to wziąć. Nawet ja dostaję w komentarze. Ryfek, skąd się bierze mechlinka? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Z łba komuś trzeba wyciągnąć? Chyba tak, no bo co innego. O kurde, moje zwierzaki nie mają co jeść. Jest jeszcze fala gorąca. O. Ale 30... Powiem wam, że 30 stopni to nie ma jakiejś jeszcze tragedii. Dobra. Czy wy jesteście w miarę wyspani? Tak. Drobs, weź wstań, zjedz pastę. Ty jesteś wyspany, najedzony. Ty wyspany, najedzony. Chyba was wszystkich biorę i... Idziemy na tego diabolusa. Dobra, grupa numer 2. Do grupy numer 2 zapraszam wszystkie konstruktoidy. Jak to 5? Niemożliwe, żebym 5 konstruktoidów miał. 4. O, teraz są naznaczone. Przypisujemy do grupy drugiej. I grupa druga jest w tym momencie ustawiona na eskortę. Zapraszam, chodźcie do Szagiego. Dropsik sobie jest, Suchy jest gotowy, Bigi jest gotowy, Dropsik jest gotowy. No, Dropsik z tym łukiem to ty dużo raczej nie zrobisz. Ale nic, damy radę. Zwierzaczki idą, 4 wargi. I teraz pytanie. Gdzie on przyjdzie? Przywołuj Diabolusa. Diabolus przyjdzie i 3 militory razem z nim. No dobra, potwierdź. Diabolus wezwany, bądź przygotowany. Diabolus incoming, ale to brzmi w ogóle. Róbcie sobie co chcecie na razie. Shaggy, ty tam też, sprzątaj, o, elegancio. No i gdzie ten Diabolus? Czekamy na pana Diabolusa. Najgorsze będzie to, że Bigi będzie się niezbyt dobrze czuł, bo za dnia będzie tutaj siedział. Może żeś cyknij jajo? A się możesz uzależnić. Ajajaj. No wolałbym, żeby się Bigi nie uzależnił, ale co mogę zrobić? Czy rośnie nam tutaj wszystko? Kukurydza rośnie, siano rośnie. Ja tego siana, to bym powiem wam, nawet zaznaczył troszkę więcej. Agri-handy chyba i tak, agri-rączki. Nie mam co robić. Niech sobie sadzą to siano. Żeby się czymś zajęły, to po pierwsze. I żeby po prostu było więcej, zdecydowanie więcej tego jedzenia dla naszych zwierząt. Na tyle dużo, żebym się nie musiał martwić przez kolejny rok. O, nie psałeś. Suchy, Jezu, ile wy sprzątacie. Ale tutaj syf był w tej kolonii. Ale dobrze, sprzątajcie. Ktoś mi też powiedział, że ja bym zostawił Syterka, to jest syn chyba Bigiego, jeżeli dobrze kojarzę? Tak, syn Bigiego, żeby robił rzeźby, ale powiem wam, że on średnio mi się przyda, bo ja tutaj w zadaniu za wykonanie tej konstrukcji już dostanę i tak ziomka. Klomster dołącza i on jest jeszcze lepszym tutaj gościem od sztuki, nie? Rzemieślnikiem jest spoko. Więc ja już nie potrzebuję gościa kolejnego od sztuki. Wydaje mi się, że jeden artysta w zupełności na całą kolonię wystarczy. Aż tyle rzeźb robić nie będziemy. Chyba, że nie wiem, całe drewno z mapy? Tutaj będę ścinał jakieś ogromne ilości drewna i na sprzedaż to pójdzie. No nie wiem, jeszcze się zastanowię, bo on cały czas tutaj jest. Trochę mi głupio rzeczywiście syna Bigiego wywalać, ale z drugiej strony trzymać rodzinę w kolonii to też nie jest dobry pomysł, bo... Jak jednemu coś się stanie, na przykład umrze, nie daj Boże, no to drugi już od razu ma minus 20 do nastroju przez kolejny dzień. Przez kolejny miesiąc czy rok i jest tragedia. Shaggy śpi, Bigi śpi, Drops bada, Suchy sprząta.
No nic się tu nie dzieje. Gdzie ten diabolus? Udarcie jabłne ma suchy nawet. O kurde. 49 stopni. Tu 30. Tu 7. To się zaraz zepsuje. To się zaraz zepsuje. Konstruktoidy. Idźcie jednak do pracy. Zróbcie szybko ten klimatyzator, bo jak mi się mięso zepsuje, ja już w ogóle nie będę miał co jeść. To już olać zwierzaki, to ja muszę mieć co jeść. Robi. No rób. Pracy 27 tu potrzeba, to naprawdę nie jest dużo. Skubany tutaj robi, no. Konstruktor, co się ładuje. Weź, pracuj. O, gituwa. Ej, no, jak ja to testowałem, to chwila minęła i już naprawdę szedł ten diabolus. A teraz tu muszę czekać cały dzień w ogóle. Brzęczenie PSI jeszcze, no chyba sobie żartujecie, no gorszego momentu nie było. Czyli wszyscy będą mieli minus do nastroju teraz jeszcze przez to brzęczenie PSI. Ale syf. Ale syf, smród, brud i ubóstwo. O! I dobrze sobie spojrzałem tutaj. Korzenie lecznicze to też jest rzecz, którą chciałbym tutaj nie dość, że wyciąć. To można byłoby tutaj zrobić jakieś małe pole uprawne. Znaczy małe, nawet spore. Na właśnie. Korzenie lecznicze. A grilączki to nie powinny mieć żadnego problemu z zasadzeniem tego, a one dosyć długo rosną. A na pewno nam się przydadzą. 2 lata zanim się zepsują, więc tym się akurat nie martwię kompletnie. Na zewnątrz 40 stopni. A wargi mają pomieszczenia, w których jest zimno. Tutaj jest pomieszczenie, gdzie jest zimno. Tu jest 40 stopni, ale widzę, że nic się ze zwierzaczkami złego raczej też w tym pomieszczeniu nie dzieje. Ej, no bez kitu, no nie ma tego diabolusa. Shaggy po prostu w manii sprzątania dzisiaj, zanim... Trzeba posprzątać, zanim diabolus przyjdzie, no. Zanim goście przyjdą. Ja pamiętam, jak się wyprowadzałem raz z mieszkania w Łodzi i nawet właścicielka tego mieszkania powiedziała, że ja już się wyprowadziłem, tam już nic nie było w mieszkaniu i ona zamówiła panią do sprzątania, żeby ona sprzątnęła jeszcze ten pokój, zanim przyjdzie nowy gościu, żeby ten pokój wynajął. A ja jeszcze tak samo jak moi rodzice, zanim przyszła pani do sprzątania, to jeszcze wysprzątałem cały pokój, żeby po prostu nie było wstydu. Ojejku, jejku. Shaggy, co ty robisz? Sprząta brud. No wy naprawdę nie macie co robić. Nawet się nie zastanawiałem, co oni mogliby robić dzisiaj, bo... No nie sądziłem, że to tyle czasu zajmie. Jedna ważna rzecz. Kolejna ważna rzecz. No oczywiście. Pola uprawne duże, róbmy większe. Takie w zupełności wystarczy. Na chmiel! Przecież ja muszę mieć jeszcze z czego piwo robić, no. Kompletnie zapomniałem o tym chmielu. Czemu cię tak źle czujesz? Jak dla mnie, to ty powinieneś sobie cyknąć jajo jeszcze przed... Atakiem. Wciągnij jajo. Biggie. Lubisz jakieś browary, coś? Nic. Depresjonizm, głód, brzęczenie PSI, spanie w upale, podziurawiony sój. Zakrzono mój sen. O mój Boże. Ej, nie, powiem wam, że... Coś się... A, jest napisane! Mechanoidy przelecam albo za parę godzin, albo za parę dni, ale syf! Co mówię, testowałem i mnie to oszukało, bo on automatycznie praktycznie od razu. Aż się... Co ja gadam? To zdanie było bez sensu. Prawie od razu się pojawiły te mechanoidy. A tutaj dupsko. Śmiertelna choroba. Ty, bo jemu jest tu gorąco, jak nie wiem co. Ty masz ekstremalny udar słoneczny. Dlaczego nikt tutaj nie pokazał, że jest udar słoneczny ekstremalny? Więzień, że mam udar słoneczny. Tylko suchemu pokazuje. Ale dobra, widzę, że tu już roboty się powinny wziąć. 4 punkty pracy zaledwie, żeby to wykonać. Shaggy, możesz to zrobić? Gdzie ty jesteś? Bo widzę, że robot żaden się nie chce za to wziąć. 4 punkty pracy to moment zrobisz, a to w zupełności powinno wystarczyć, żeby tak mały pokoik ochłodzić. Akurat jak fala... Ole się zdenerwuje za... po prostu oszaleje. Monument dokończony, elegancio. A my mamy nowego kolonistę. Klomster, mężczyzna. Dobra, ja tutaj ze dwu sprawdzę na Discordzie, kto pisze aktualnie. Kogo tu na artystę dać? Zaraz się przekonamy. Z2. O, Neitsu pisze cały czas. Kiedy Rimworld dzisiaj? Więc będzie tutaj nasz Neitsu. Mój najdłuższy, wspierający ponad 4 lata kolonista w kolonii, który będzie naszym artystą, malarzem. Oprócz tego jesteś naprawdę, no może nie spoko rzemieślnikiem, ale tragiczny nie jesteś. Możesz szyć i tak dalej. Możesz przenosić, możesz sprzątać, badać na czwóreczce. Kucharzem możesz być, bo trzeba oprawiać zwierzęta w końcu. Treserem też możesz być. 4. tylko poziom, więc niski, ale jesteś zapalony w tej pracy, więc szybko się nauczysz.
asystent, odpoczynek, pacjent, strażak, standardowe wszystkie opcje. No i co? Mamy dla ciebie łóżko? Jest jedno łóżko wolne, więc też nie powinno być z tym żadnych problemów. Kolejne sypialnie, jak się robią? Powoli się robią. Kolejny akcelerator snu, ile kosztuje? Ostatni to jest akcelerator snu, jaki robię tutaj, powiem wam. Dam to Bigiemu jako drugiemu koloniście w naszej kolonii. Więcej na razie tych akceleratorów snu niestety zrobić nie będę w stanie, bo no po prostu są skubane zbyt drogie. I tutaj jeszcze wygładźmy sobie ścianę. Jest wygładź. Wygładź teren tutaj. Te dwie kratki muszę wygładzić, bo już tutaj w nich chcę oczywiście przerzucić te kable. Dobra, diabolusy z eskortą przybywają, aby nas zgładzić. Grupa szturmowa składa się. Będą przez chwilę przygotowywać się do ataku. A co, one tak się rozbiły dziwnie? A nie, tam, dobra, spauzowane to było. Kapsuły leciały. No i jest diabolus. No wygląda niebezpiecznie, nie? Patrzcie tą jego armatkę. To jest chory sprzęt w ogóle. Ile to obrażeń zadaje? 800! Projektor impulsów energetycznych o ultra wysokiej mocy przeznaczony do rozbijania oblężeń. Dział piekielny musi utrzymać się na celu przez kilka sekund podczas ładowania, zanim uwolni niszczycielski tsunami mocy. Eksplozja jest w stanie stopić beton w promieniu wybuchu. Ciepło eksplozji zapali wszystko w pobliżu, nie można strzelać do bliskich celów. Dlatego ja tutaj pierwsze co robię, to idę bardzo blisko po prostu tego diabolusa. No i co, nawet nie będę wysyłał, dziwak. No i co, nawet nie będę wysyłał do ataku. Nikogo, kto jest bliska, nie chciałbym wysyłać do ataku. Suchy musi tu na pewno pójść, żeby palnąć granat EMP. No cóż, ja czekam, aż gra mnie poinformuje, że oni idą nas atakować. No, idziemy. Mechanoidy rozpoczynają atak. O nie, nie, nie. I czemu ty jesteś... Shaggy, czemu ty jesteś tak daleko? Ale tutaj zrobiłeś gówno. On nie dotrze przed tymi mechanoidami. Muszę cofnąć obronę o jedną kratkę dalej. Wieżyczki to tutaj się rozwalą. Nie, nie mogę. Nie mogę pozwolić na takie coś. Szybko, 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 szybko. Czemu, Shaggy? Co ty tutaj robiłeś? Sprzątałeś, kurde, liście? No nienormalny. Nie spodziewałem się, że on może w takim gównianym miejscu być. Drops, Bigi w miarę blisko z wargami. Suchy, stój tu, gdzie stałeś, żebyś rzucał granaty EMP. Dobra, Shaggy, w miarę zdążyłeś. Mechanoidy, chodźcie tutaj. Rzucaj już. Militory. Od razu na wejściu, przy sobie. Konstruktoidy, na wprost. Jeden militor gdzieś tutaj. O Jezus. Co on ładuje? Idziemy stąd. Dobra, zestanowane. Atak zwierząt, lecimy. Militory. Nie idźcie dalej, strzelajcie. Póki jest czas, trzeba naparzać diabolusa. Militor jeden już wpadł, świetnie. Wszyscy fokus na diabolusa. On nie może atakować z bliska. Zestanowany cały czas. Ogłuszenie jeszcze tylko 2 sekundy trwa. Dobra, niech on bije sobie tutaj. Chociaż dobra, ja się może odsunę stąd, bo nie wiem jak to ma zasięg eksplozji. No zgaduję, że gdzieś staki, więc chyba powinno być ok. Suchy, odsuń się. Kolejny granat EMP rzucaj. Ponad połowę HP już stracił. Dobrze, dobrze jest. Solaris! Mini działko. Mini strzelba. To Solaris umarła praktycznie od naszych mechanoidów. Ale wstyd. Pożar. Dobra, luz, damy radę. Co on teraz będzie celował? Kolejny warg padł. Jeszcze jak raz zestanujemy, będzie mega dobrze. Co on wydziela? Jakieś opary jak kałuża chempaliwa. On to podpali wszystko. Dobra, mechanoidy chyba nie płoną, nie? Diabolus defeated! Gituwa. Dobra. Bigi, odeślij wargi. Bo tu się wszystko zaraz spali. Chłopaki, gaście, gaście co się da. Neitsu, idź gasić. Ale ta pianka gaśnicza by się przydała. Kompletnie o tym nie pomyślałem, że on aż taki ogień tutaj będzie rozpylał. Co te militory atakują? W co on bije?
Nie, on zaznaczone musi coś mieć chyba. Po prostu się tutaj udaje. Deszcz akurat zaczyna padać, dobrze. To jest jedna moja szansa na ogarnięcie wargów. Co oni biją? Tu gdzieś musi być jeszcze jakiś wróg. Ojejciu, ojejciu, te pieski jak szczekają. Zgaście je, zgaście je, zgaście je. O mój Boże, te moje wargi to po prostu ledwo co tutaj zipią. Szagi, no nie kucaj, co wy uciekacie wszyscy głupaki. Idźcie tutaj. Po pierwsze gaście i ratujcie te psiaki. 3 godziny, 3 godziny, 5 godzin. Dobra, Drops chyba też mógł leczyć. Lecz bez zestawu medycznego. Szagi, lecz kokoska bez zestawu medycznego. I tak, to są nasi jedynie lekarze. Drops później. Lecz wark 1 bez zestawu medycznego. On jeszcze troszkę dłużej może wytrzymać. Militory już możecie robić co chcecie. A konstruktoidy, konstruktoidy 4 przypisuję do grupy, do pracy. Gaś tutaj warga. Ugaś ogień na wargu. No po prostu nie mogę słuchać na to skomlenie. Śmierć za 2 godziny. Lecz warg 2 bez zestawu medycznego. Uff, powiem wam, że grubo było, ale daliśmy chyba radę. Drops, lecz go bez zestawu medycznego. Kokosek 5 godzin. Warg 2 2 godziny. Dobra, mamy jakiś chip sygnałowy tutaj. Postępy w nauce, niszczeje zadaszenie. Okej, okay. I będę musiał militora tutaj zaznaczyć. Mechanitora, Szagiego. I ten chip sygnałowy po prostu badać. I dzięki temu będę miał dostępne nowe mechanoidy. Elegancio, elegancio. Dobra, warg 2 już jest bezpieczny. Drops, możesz się zająć. Zwierzaki przenieść na ich łóżka i tam je leczyć w pełni. Kokosek też już jest w miarę uratowany. Szagi pije piwo. No, uratuj te wargi, no. To im zawdzięczacie życie w tym momencie. O, dropsik idzie już z zestawami medycznymi, żeby były lepsze. Chip sygnałowy, gdzie to jest? Musi gdzieś tutaj chyba być schowane. Tutaj jest, dobra. Chip sygnałowy, zbadaj go. Standardowa mechatronika. Gdzie ty to będziesz badał? Na stole badawczym, okej. Okay. Nabyli wygląd potrzebny do projektu badawczego standardowa mechanoita. Mechatronika. Twoi naukowcy mogą teraz użyć stołów badawczych, aby rozpocząć badania, jak faktycznie korzystać z technologii. Posem nauce 5x5 zakończone? No i jest! No i jest! Zestaw matrycowy, komputer montowany na głowie, matryca sygnalizacyjna, która zwiększa pasmo kontroli mechanitora. Więcej mechu możemy dzięki temu kontrolować. Antena, tu w ogóle jakieś inne rzeczy są. Antena pasma mechowego. Urządzenie sygnalizacyjne w paśmie mechowym. Po aktywacji wysyła potężny mechowy impuls sygnałowy, który przyciągnie ultraciężkiego zdziczałego mechatronika, mechanoida do ataku wraz z jego eskortą. A, to jest kolejny w ogóle ten, żeby mieć tutaj wysoką mechatronikę. O, to tym to się nie martwię. To był najprostszy jakiś diabolus śmierdzący, to ja już się boję, co potem przyjdzie, nie? Ktoś wyleczy te wargi? Nie no, dropsik, no. Uratuj kokoska, Szagi, uratuj warga, no. Nie róbcie sobie jaj, chłopaki, no. Bez przesady, bez przesady. Dobra. Na zewnątrz 40 stopni? Warg wykazuje objawy choroby, zakażenie w jego tylnej nodze. Oj, to trzeba wyleczyć. Kto jest lepszym lekarzem? No, bez różnicy. Szagi, jak tu już jesteś tutaj, lecz warga 2. Na razie będziemy korzystać tylko z tych leków rzeczywiście herbalnych na to zakażenie. Wydaje mi się, że dobrej jakości leczenie tutaj powinno wystarczyć. Jakość leczenia 45%. Dobra, grupa numer 2. Idźcie się ładować, bo czeka was rozmontowanie po prostu. Nie będę już musiał korzystać z waszych tutaj usług. No tylko najpierw chłopaki muszą wybadać standardową mechatronikę. Ale bardzo mało to, 1000 punktów. W miarę szybko to powinni wybadać. Dropsowi aż załączę nawet te instrukcje badawcze, jak sobie tylko zje. Szagi widzę, że tutaj naprawia inne rzeczy. Instrukcja badawcza zarzucone. Więc wszyscy obok Dropsa powinni szybciej badać. I Drops powinien badać, a nie Biggie. Nie wiem dlaczego to robi. No właśnie, Biggie.
Chłopaki nie mają co robić. Ktoś mi nawet napisał, Ryfek, po co się aż 2-3 laboratoria badawcze, jak ty jedno używasz? A no minimum 3 mi się wydaje, że jak najbardziej potrzebne. Jak mamy takie dni jak teraz, że w kolonii się aż tak dużo nie dzieje, rzeczywiście jesteśmy w stanie po prostu dużo, dużo rzeczy naraz wybadać. Ja sobie od razu tutaj zaznaczę, aby chłopaki kopali więcej stali. Oj, tej stali nigdy za wiele, szczególnie, że zaraz czeka nas produkcja nowych mechanoidów. No i tak, mam w końcu trochę włókna z włosaka diabelskiego. Tu już bym się pozbył tego włosaka też, więc zrobimy taki myk. Zbierz wszystkie plony stąd. Tutaj tą plantację włosaka anuluję tak naprawdę. Tak jak mówiłem odcinek temu, ja wiem, że tu jest żyzna gleba, fajnie byłoby ją wykorzystać, ale tu jest taki syf, że ja zlikwiduję to pomieszczenie po prostu i chciałbym tutaj jako tako wszystko to przebudować, troszkę może powiększymy to pomieszczenie główne i tyle. A mówię, to wszystko wytniemy jak na razie. Włosaka diabelskiego mamy bardzo dużo posadzone tutaj, będzie troszkę ryżu dla naszych zwierząt od razu. A kukurydza w bardzo dużej ilości tutaj też rośnie. Fragment statku, elegancio, od razu do rozebrania, nawet się nie zastanawiam. Dodatkowe będziemy mieli dzięki temu komponenty, a komponentów naszej kolei nigdy za wiele. Jedna rzecz mnie interesuje, ten chip sygnałowy. Po co mi on teraz? Na sprzedaż? 500 srebra jest wart? No, będę mógł po prostu go sprzedać, tak mi się wydaje. Nic więcej niepotrzebne. Słoneczny rozbłysk. Nic strasznego, bo mechy cały czas pracują, mimo tego co mi pisaliście w komentarzach. Wiele osób pisało, że jak jest słoneczny rozbłysk, mechanoidy nie pracują, a tu ząg, bo pracują, po prostu się ładować nie mogą. Zanim usuniemy to pomieszczenie, chciałbym usunąć tutaj obszar dachu koniecznie, bo jak tego dachu tu nie usuniemy i usuniemy wszystkie ściany tutaj, problem się zrobi taki, że ten dach się po prostu zawali. O, co najwyżej niektóre mechanoidy po prostu są niekontrolowane, bo nie działają węzły przepustowości, ale ogólnie wszystkie kontrolowane mechanoidy bez problemu sobie tutaj działają. Drops nie ma co robić, a bo na laboratoria nie możesz badować, nie ma prądu. Więc już mamy dla zwierzątek, ewaporator możemy sobie wyrzucić na zewnątrz 30 stopni. Jest, no jeszcze nie środek lata, ale zaraz środek lata, więc raczej większe temperatury tutaj nie będą. Do przeżycia, do przeżycia. O, od razu ogarniemy sypialnię, dołóżmy do nich sobie tutaj prądzik, dołóżmy sobie tutaj oczywiście kolejne lampki nocne, dajmy tutaj kratki wentylacyjne między tymi pomieszczeniami, a do pomieszczenia, no tu ten korytarz nie musi być zabudowany, tak naprawdę tutaj bez wejścia jest spoko, więc możemy chłodzić środkową sypialnię, która dzięki kratkom wentylacyjnym będzie chłodzić również sypialnie, które są obok. O, i to jest jakiś plan. Czemu Nate'su przejął tę sypialnię? Saraweczka Nate'sa, ale to miała być sypialnia Biggiego, bo akurat Biggie to jest jedna osoba w tej kolonii, która ma jakieś problemy w tym momencie z nastrojem. Automatyczny załadunek na prom. Załadujcie tutaj zaraz bacona. Już nawet nie pamiętam, co ja tam miałem dostać za ogarnięcie tego bacona. Wejść do promu. Chyba ktoś już idzie po tego bacona w takim wypadku. No, nie wiem, Biggie może go jedynie załadować, spoko. Bacon może już chodzić? Co ty gadasz? Mówię, zdrowia u mnie w kolonii, to dodatkowe nagrody powinien tutaj dostać. Dobra, rozmontujcie tutaj, robotki moje kochane, to pomieszczenie. Grzejnik możecie odinstalować, zainstalujemy sobie go gdzieś indziej, nie ma co go rozmontowywać. No i tak jak mówiłem, to pomieszczenie główne najprawdopodobniej sobie przeniesiemy tutaj bardziej w prawo. Zrobimy sobie tutaj trochę więcej miejsca, ten magazyn troszkę do góry może przeniosę raczej razem z naszym warsztatem, żeby też było po prostu więcej miejsca do przenoszenia tutaj różnych rzeczy między pomieszczeniami. Statek handlowy przelatuje w okolicy, chyba pierwszy statek handlowy jaki widziałem. Kto jest najlepszym opiekunem? Suchy albo Shaggy? Niech będzie Shaggy. Wezwij Diabolusa znowu? A po co mi to? Diabolus, Militor, Pikinier. A teraz jest więcej. I po co mi to znowu? Nie, nie chcę. Ej, bez kitu, mogę znowu Diabolusa przywołać. A po jakiego grzyba? Nie wiem, może wy wiecie, możecie mi dać info. Dobra, co tu możemy zrobić? Szczenie warga, jedno sprzedam, bo to jest samiec, więc się nie będzie rozmnażał. Ale nie więcej. Narkotyki mógłbym wam sprzedawać. Płatki psychitu sprzedam, bo ja tylko z jajo teraz będę korzystał raczej. Komponenty, oczywiście, że od was kupię wszystkie jakie macie. Konie na sel. Jak będzie więcej to tak. Ale dwa koniki to na pewno chciałbym mieć minimum tutaj w mojej kolonii, żeby szybciej się móc poruszać. Wzmocnioną lufę zostawię. O, jest ten chip sygnałowy.
jest niezbędny do produkcji niektórych zaawansowanych typów mechanoidów i sprzętu. A, to może dlatego ja mogę przywołać tego Diabolusa, żeby znowu z Diabolusa kolejny chip sygnałowy dostać. Nie podoba mi się, no. No niech będzie, niech będzie. No nie, no tutaj więcej nic nie wykupuję. Ale troszkę dostaliśmy komponentów, więc git, zrobimy sobie telewizor kineskopowy. Tutaj światło kiepskie, będzie można oglądać na stołkach z drewna. Stolik szachowy jest. Kałabanga i do przodu, jak to mówił Michelangelo, chyba tak, to nie pamiętam. Dobra, standardowa mechanika wybadana. Multianalizer dalej badajcie oczywiście. Czy tu jestem w stanie robić nowe mechy? Sprzątacza mogę zrobić. Albo wskrzesić mechanoida. Co jest mega tanie. No ale tego nie chcę. Ale militor martwy. A ja mogę ich stąd wskrzeszać? Ej, to nie rozma... Dobrze, że to mam odłączony ten warsztat. Mogę ich... Ale czy ja dzięki temu zaoszczędzę? No tak, no bo zrobić sprzątacza muszę mieć stal i podrdzeń. A wskrzesić sprzątacza to muszę mieć ciało i stal tylko. Ale elegancio. Dobra, sprzątacza na pewno zrób. Drugą stację do tworzenia mechów ja bym rozmontował. Zrób, proszę cię, szaguś, podstawowy podrdzeń. A my w produkcji to będzie bioteku tutaj. Duża ładowarka mechów. Średnie, ciężkie i bardzo ciężkie mechanoidy mogą się tu ładować. Ło, to będę musiał mieć jeszcze kolejną ładowarkę. Ole, syf. To pomieszczenie jest trochę małe, żeby tutaj wszystko jeszcze zmieścić. Danie tutaj ładowarek średnio mi się podoba. Ja bym mimo wszystko zostawił te ładowarki i tak dalej, wszystko tutaj w środku, żeby jak mechy się ładowały, zawsze były jakby blisko innych kolonistów dostępne. I cztery konstruktory, nadal mi się wydaje, że to jest dosyć mało. Kazałem im to rozmontować, wcale szybko nie pracują. Krzesła rozmontujcie, nie są mi potrzebne, to wspaniałe, to odinstaluję, by się przyda na później może. Podstawowy podzdeń został zrobiony, szagi zaraz się powinny wziąć za robienie kolejnego mechanoida. Mamy tak. Węzeł przez pustowości mieliśmy. To jest ten sygnał na jakiegoś mecha mocnego. Pompa skażenia mnie nie interesuje. Co to jest soft scanner podrdzeń? Kapsuła z tysiącami maleńkich sond tkankowych i wysokoenergetycznym skanerem mózgu. Po wprowadzeniu osoby system używa sond i skanera do wyczucia neuropsychicznego wzorca, który może analogicznie... Jakie tu są trudne słowa! Analogicznie przetransferować do nowego mechanoidalnego podrdzenia poziomu standardowego. Osoba ta będzie tymczasowo chora, ale nie zraniona. Podrdzenie to mózgi mechanoidów. Aha! Podrdzenie pierwszego poziomu mogą być wytwarzane przez zbudowanie RIP skanera podrdzeniowego. Jezus, ale to są trudne rzeczy. Dobra. Czyli on po prostu bada mi mojego kolonistę. Kolonista staje się chory, ale dostaje ten lepszy rdzeń, z którego mogę tworzyć lepszego mechanoida. Bo ten encoder to rzeczywiście tutaj taki bardzo do podstawowych mechanoidów jedynie jest potrzebny. No tylko zanim to wszystko zrobię, to ja potrzebuję mieć troszkę więcej miejsca i troszkę więcej rzeczy dla Shagiego. O! I to mnie interesuje. Nie rozcięłem mechanoidów. Włączmy to. Mogę już zrobić mu nowe rzeczy. Hełm komandora mechów na przykład. Co to daje? Hełm bojowy o splocie superstali przeznaczony dla mechanitów bojowych. Wyposażony jest w komputery wzmacniacze sygnału. Więcej mechanoidów. A 6? Ile? Ty nie masz nic na głowie, no nie? Sprzęt, zestaw łączności to jest na głowę? Na głowę, ale to jest plus 3. No to dodatkowe 3 mechanoidy dzięki temu będę miał. Tylko z czego to się robi? Super stalko, 6 komponentów aż i ten chip sygnałowy. No dobra, ale trzeba to zrobić. A pakiet przepustowości? 2 chipy sygnałowe? Plus 9 mechanoidów. Wow. Wow, ale to jest dużo. Ale dobra, ja nie rozmontowuję tych. To jest jakiś legionary. Tych pikinierów będę mógł może ogarnąć. Włóczniarzy. To było super. Kosiarzy szkoda, że żadnych nie mam. Boże, nagrywam teraz, a na drugim ekranie na Discordzie jeden z moich wspierających, pozdrawiam cię paru, wysłał zdjęcie, jak jest gościu, co wygląda jak norek z Miodowych Lat i go po łysej głowie liże koń w takim mega przyspieszeniu zlupowane. I na niczym się nie mogę skupić, tylko na tym koniu. No nie, muszę to przesunąć ekran, żebym tego nie widział. Bo norka liże koń. Klacz się oswoiła sama z siebie, a niepotrzebna mi, po co mi? Więcej gęb do wykarmienia tylko. Dobra, tą lampkę nocną też rozmontujcie. Zróbmy w tym momencie ściany tutaj dalej z granitu.
I poszerzmy sobie nasze główne pomieszczenie, może tak dotąd. No, zdecydowanie więcej miejsca tutaj będzie. Po zrobieniu tego pomieszczenia od razu się biorę za magazyn. Nie lubię mieć takich dwukratkowych przerw. Jak dla mnie to jest zdecydowanie za mało. Od razu sobie tutaj zróbmy drzwi na przestrzał, żeby nasi koleiści mogli przechodzić, więc... A po zrobieniu wszystkich ścian z granitu, tak jak tutaj, mamy ten barwnik. Będę mógł może zabarwić te ściany na jakiś fajny kolor. Zrobię takie główne pomieszczenie właśnie mechowe tutaj. Jako tako, może to nawet będzie wyglądało. Czemu nikt się tą kratką wentylacyjną nie zajmuje? Może dlatego, że mechanoidy nie mogą kopać. A o tym nie pomyślałem. Mechanoidy nie mogą kopać, więc trzeba za nie wykopać ściany, żeby one ogarnęły te kratki wentylacyjne dopiero. Boże, te wargi jeszcze nie doszły do siebie, nie wiem. Dwa czy trzy dni już minęło od tego mechanoida, a one nadal leżą tutaj i po prostu zdychają z bólu. Dobra, ja już sobie tutaj zaznaczę, żebyśmy mieli troszkę więcej miejsca. To zdemontujcie, tą ścianę zdemontujcie i będziemy mieli taki magazynek tutaj. A tu zrobię jeszcze przejście między nimi dodatkowe. Strasznie mi się podobają te półki w tym momencie, te regały. Tak mega ułatwiają stakowanie wszystkich przedmiotów, że to jest masakra. Dobra, hełm komandora mechów zaraz będziemy mieli dokończony. A z tego co też tutaj fajne było napisane, ten hełm daje też Shagiemu dosyć sporą odporność po prostu na obrażenia. No nie, no dokończ już to, no. Tutaj ignoruj obszar dachu. Tutaj zaznaczone, żeby nadal dachu mechanoidy nie tworzyły, ale oczywiście tutaj dach również będziemy chcieli mieć, bo to będzie dodatkowe po prostu nasze pomieszczenie. Bałuckie dożynki zaraz będą mogły się zacząć. Oj, tutaj jeszcze mam klimatyzator, kolejny granit do wykopania. Co chciałem powiedzieć, te regały mega ułatwiają. Ja sobie w tym momencie zrobię tylko parę regałów na jakieś podstawowe produkty właśnie. Przy sobie od razu będziemy mieli magazyn w połączeniu z naszym warsztatem. No i świetnie to działa. Tu coś eksplodowało dodatkowego? Nie wiem. Ale wiecie co? To jest jedyny ogień na mapie. A ja mam tutaj zbiory moje. Ja wiem, że nie jest może jakaś giga szansa, że tutaj ten ogień się aż tak rozprzestrzeni, ale trudno do zgaszenia nie jest, więc się niech nim zajmą, żebyśmy czasem nie mieli tutaj szansy na spalanie naszych sadzonek. Dużo to im czasu nie zajmie. Uszogi, jaki ma hełm już nowy. Dobra, i masz nową przepustowość 14 na 16. Albo to już załączyłeś tutaj robienie czyścika, więc okej. Sprawdźmy, czy on się jakoś broni przed obrażeniami. Pancerz, ostro, 70%. Jest mega dużo. Na ciepło w ogóle mu nie daje odporności, ale akurat o to bym się nie martwił. No dobra, przepustowość mamy zwiększoną. W takim wypadku robimy dużą stację do tworzenia mechów. O, to jest naprawdę duża. Oskubana. Jest gigantyczna. Dobra, akurat kończę robić ściany. Powinni się za nią wziąć. Ta duża ładowarka, jak duża jest? No, już do przeżycia, ale też spora. Okej, możemy sobie postawić ładowarkę tuż obok tej stacji, żeby zaoszczędzić tutaj na miejscu. Dorzućmy sobie prądu. O tyle dobrze jest, że tego prądu tak nawaliłem na zapas, że się zupełnie nie martwię, że mi prądu zabraknie. Moi koleści nie mają co jeść. Teraz dopiero ogarnąłem. No to co? Konina! Biki! Ogląda telewizję. Ty powinieneś iść na łowy! No i idź, bo to będzie jedyne jedzenie tutaj jak na razie w kolonii, które mamy. Konie, że nie atakują. To jest ciekawe. Myślałem, że konie będą atakować. Alpaki możesz upolować jakieś. Na dużo to mu raczej nie starczy to jedzenie z tego jednego konia, ale dobra, niech będzie cokolwiek, żeby jakieś tam papu wzięli. Te pastę odżywczą powiem wam od razu, że zaznaczę. Oznaczę tę pastę odżywczą. O, się rzucili. Dlatego się trzyma trochę pasty odżywczej zawsze w magazynie. No i dobra. Pomieszczonka zrobione, klima chodzi w końcu. Kolejne pomieszczenie. No tak naprawdę od razu możemy zacząć robić, żeby nasi koleisi troszkę lepiej się czuli. Agri rączek mam mega dużo. No dobra, tego na razie jeszcze nie robię kolejnego.
Agriranczek mam mega dużo, więc od razu sobie troszkę drewna zatniemy, bo one, tak jak mówiłem, nie mają chyba za bardzo co robić. Najlepiej ścinać drzewa w środku kolonii, mniej rzeczy, które mogą się podpalić. Mnie będą musiały te agriranczki chodzić, żeby te rzeczy przycinać. Ładowarka mechów. Ona bierze 400 watów sama z siebie, jak nic nie robi? Jedną starą ładowarkę mechów to ja na pewno chyba zlikwiduję. Na pewno chyba, no to jakie ja teksty walę ostatnio, to... O Boże, klękajcie narody, jakby to moja mama powiedziała, to też jest tekstur dobry. Dobre łóżko, normalne, wspaniałe. No, Bigiemu trzeba będzie łóżko zamienić, bo jest średniawe. I co? To pomieszczenie będzie pomieszczeniem dla naszego doradcy duchowego, suchartronika. Tylko najpierw trzeba je wygładzić, bo... Zobaczcie, niewygładzone, tandetne. Wygładzone, interesujące. Różnica gigantyczna. Samo to piękne naprawdę na sporo wpływa. Ten akcelerator snu troszkę tam dodaje do jakości pomieszczenia, ale głównie właśnie to, że te ściany są po prostu wygładzone. To największy wpływ ma. Dobra, stacja do tworzenia mechów gotowa. Ciążowy pikinier? Co jest grane? Czemu ciążowy? Nie wiem. Skorczer ciążowy. O co chodzi? Mogę wskoczyć nawet ultra ciężkie mechanoidy? Zwłoki stal. Czy ja mogę? Zwłoki diabolusa skrzesić? Szagi? O, poszedł na materiał. A nie ma stali. Dobra. Zaczekajcie. Ja tu się muszę dowiedzieć, jak tu... Jak ja będę mógł mieć diabolusa? Stal. To wykopcie od razu. Tutaj przekopcie, bo to jest srebro, widzę. Szagi, bierz się za to, suchy, bierz się za to. A, poszli spać, no co za głupaki głupie. Bigi, polujesz? Poluję na klacz, polujesz, dobrze, dobrze. Trzeba mięcha mieć na jedzenie, zanim ta kukurydza urośnie, to troszkę jeszcze czasu zajmie. Mam nadzieję, że te wszystkie zwierzaczki na mapę po pierwsze troszkę Bigiego nauczą lepiej strzelać, a po drugie, że to wystarczy nam po prostu do nakarmienia całej kolonii. Ja nie wiem, czy jedną z naszych klaczy może nawet nie zjem, ale chyba na razie dam sobie spokój. Dobra, Szagi jak wstanie, pierwsze co powinien zrobić, to powinien wziąć się za te stal. Czy Diabolus też zajmuje jeden slot? Nie wiem. Żółw o słodkich oczach. A dopiero teraz? A, bo oni go załadowali, a jeszcze musiałem kliknąć wystartuj. O Boże, a teraz wystartowało po maksymalnym czasie oczekiwania, ale głupie. O, i Szagi może mieć nowy tytuł, Akolity. Elegancio, będzie miał nowy poziom PSI, nowy skill drugiego poziomu. Tylko żeby to móc zrobić, będziemy musieli zrobić salę tronową i tron specjalnie dla Szagiego. Co oczywiście zrobimy, tylko jeszcze no nie wiem gdzie. Chyba to pomieszczenie na zanieczyszczenia. Po pierwsze wyczyszczę. O Jezu, to jest pomieszczenie 3 stopnie. Rozpuszcza się co 16 dni. Tu jest źle z temperaturą. Powinno być zimniej. Kurde, ja dodam na szybko klimatyzator kolejny, bo będzie przypał. Dobra, Szagi i suchy tutaj kopią, a jak tam wykopią, to oczywiście zrobimy kolejny klimatyzator. Nie chcę, żeby to mi się rozwalało, ale... worki z zanieczyszczeniami chyba tutaj wyrzucę, wywalę i tu zrobimy sobie pomieszczenie, salę tronową, a te worki z zanieczyszczeniami, no to będziemy mogli kłaść sobie gdzieś tam indziej zupełnie. Kopię ustawienia, wkleję ustawienia, wątpię, żeby się tu jakoś różniły, ale w razie W, tu dokopmy sobie, żeby nasz warsztat był troszkę większy. Tu jeszcze w prawo mam możliwość rozszerzania tego warsztatu bardzo. Bałuckie dożynki możemy sobie zrobić, ale żeby je zrobić, musimy mieć na zewnątrz ognisko. No to cyknijmy sobie tu ognisko. Bałuckie dożynki na koniec odcinka, jak zrobimy to od razu, kolejnie się troszkę lepiej, wydaje mi się. Szagi, czemu dalej już nie kopiesz, no? Powinieneś się zająć tym metalem, proszę cię. Weź tą stal wykop, bo mnie mega ciekawi, czy ja mogę Diabolusa wskrzesić. A też, że nie mogę wybrać, nie? A jest, poległy kosiarz, zwłoki legionista. A tutaj jest napisane, dobra, no jest, zwłoki Diabolus, królowa wojny, co to jest? Centurion! A też mam Centuriona chyba. A nie, Legion, Legionary mam. To jest średni, tak? Legionista, no. A to byłoby ciekawe, jakby to nie działało, że tu mam polską wersję, a on umarł jeszcze jako... w angielskiej wersji Legendary. O, to by było dziwne, jakby to nie zadziałało. Rzadkie trumbo pojawiło się w okolicy, to mnie jakoś specjalnie nie interesuje. No, nie da się.
szkoda. Średniego żadnego też? To pójść wszystko. Tak. Ale jaja. Czyli muszę robić samemu te mechanoidy. No niestety, niestety. No dobra. Softscaner pod rdzeni, żeby Szaguś sobie tutaj mógł skanować swój mózg. I w kolejnym odcinku najprawdopodobniej zrobimy kolejne mechanoidy. Czy ja mam w ogóle już tego czyściosia? Jak on się nazywa? No za godzinkę będzie, to jeszcze chcę zobaczyć tego czyścika po prostu, jak on wygląda, jak on sobie czyści tutaj. Powinien się naprawdę przydać, mówię. Cały dzień i noc będzie chodził i sobie sprzątał. Ale głośna jest ta jedna piosenka. Tak zauważyłem. O, czyścik wygląda bardzo standardowo. Multianalizer wybadany, super. No to teraz trzeba go zbudować. A nie mogę go zbudować, bo złoto na to potrzebuję. A. I super stal. Ale jakbym to zbudował, nie dość, że nasze laboratoria obok pracowałyby szybciej, no to jeszcze byśmy mieli dodatkowe rzeczy do wybadania. Głównie mam na myśli fabrykację właśnie. Dobra. Zastanawia się, a już z moździerza zaznaczę, niech sobie badają. W kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, mała przebudowa tutaj pomieszczeń. Dokończę w sypialnię dla każdego, już mam nadzieję. Jakoś te cztery konstruktory mi się wydają, że dosyć wolno pracują nadal mimo wszystko. No i zaczniemy robić kolejne mechanoidy. Kolejne mechanoidy głównie raczej do walki, typu właśnie pikinierzy, typu włóczniarze. I tam jeszcze ten jeden do kopania, który się przyda, ale też będzie bardzo dobrym tankiem do bicia z bliska. A jak na razie, ja wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Trzymajcie się i cześć, pa, pa.